Adrenalina drabik. Po swojej zwycięskiej walce ile nie walczyłaś w K1? A w ogóle kickboxingu to ostatni mój start był w 2013 roku, także chyba 4 lata minęło. Strasznie dzielnie ci to poszło, powiem ci. Techniki bokserskie wchodziły, nie wiem czemu. Może dlatego, że mam dobry boks? Słuchaj, było rewelacyjnie. No, nie mogła sobie twoja przeciwniczka znaleźć recepty na twoje szybkie ręce. Po prostu co chciałaś, to robiłaś, wchodziło kiedy chciałaś i jak chciałaś. Troszkę może wyższa była i to te skracanie dystansu w dobrym tempie i to ją trochę pogubiło. Wiesz co, tak właśnie jest troszeczkę wyższa, chyba bodajże 6 cm. No ogólnie się nastawiałam, że będę więcej boksować, no bo tak z racji tego, że mnie 4 lata nie było, więc troszeczkę musiałam dozować jakby te kopnięcia i skupić się na tym, co mi teraz idzie dobrze. I troszkę też właśnie musiałam uważać na jej kopnięcia, żeby się nie nadziać, bo ona wiadomo jest bardziej rozkopana i takie dynamiczne przejścia musiałam mieć z dystansu do szybkiego półdystansu, żeby ją jednak sięgać rękami. To ci się udało, kopnięcia też sporadycznie, ale wyprowadzałaś i to nie było całkiem tak źle, no. No wyprowadzałam je. Wiesz co, czy było źle, czy nie, to nie jest mi jakby oceniać i też nie, jak obejrzę z boku, to będę się mogła dopiero wypowiedzieć na ten temat. Ale powiem ci, że dobrze mi się kopało. Mhm. O dziwo, wiesz, fajnie po przepuszczeniu, od razu kontra low kick i to jakoś mi tak naturalnie wychodziło. Chyba się tego nie zapomina. No najwyraźniej nie. Powiedz, w twojej kategorii wagowej, jak to wygląda wzrostowo? Bo ty nie jesteś wysoką zawodniczką. Wiesz co, no nie, ja jestem z tych średnich, tak ja mam 1,64 m. Zdarzają się właśnie zawodniczki 1,70 m. Ale wiesz, to tak podobnie zawsze. Nie miałam jakiejś tam bardzo dużo wysokiej zawodniczki nigdy tak w swojej karierze. Może się raz zdarzyła, czy dwa razy. A dziewczyny tak w mojej kategorii podobnie. 1,60 m parę, do tam nieraz 50 parę i do 70 tak właśnie. Nie pytam o stres przy debiucie, bo generalnie na pewno nie było. To znaczy, wiesz co, zawsze jest ten stres, ale w moim przypadku jest ten stres pozytywny. Taka adrenalina, tak? Tak, taka właśnie adrenalinka, że ja już wiem, już skaczę i mówię, kurczę, już się nie mogę doczekać i też trochę czekałam już po rozgrzewce i też tam się śmiali, że ja to nie muszę być dopingu, bo sama jestem jak doping, bo chodzę i już bym tam wskoczyła do ringu. I tak, stres był, ale taki pozytywny, który mnie motywuje do działania, nie paraliżuje. Ile razy cię jeszcze zobaczymy na Ladies Fight Night? Może zdradzić, jeżeli chodzi o kulisy kontraktu? To znaczy, wiesz co, nie wiem, tu jeszcze będziemy chyba rozmawiać tutaj. Negocjujesz? Tam. No myślę, że zaczniemy negocjować po dzisiejszej walce. Aż tak źle było w tym boksie? Wiesz co, może nie, no ja wspominam dobrze też karierę bokserską, też sporo osiągnęłam. No świetna kariera bokserska, tak? No tak, no szkoda, że się zakończyła, ale myślę, że musiałam taką decyzję podjąć i to nie ze względu tego, że chciałam, ale myślę, że do tego w pewnym sensie zostałam zmuszona perypetiami, które mnie spotykały po prostu. Wiesz co, i to jest tak naprawdę przerażające, bo ty nie jesteś pierwszą osobą, która w ten sposób podejmuje taką decyzję. No mega utalentowana, mega utytułowana zawodniczka w boksie, no trafia tutaj. No dla włodarzy Ladies Fight Night to skarb, a znowu jeżeli chodzi o boks, z którym też jakoś tam jestem blisko, no to wielka strata. No tak jak mówisz, już wiele utytułowanych zawodniczek skończyło swoją karierę, no i może by ktoś wreszcie zwrócił na to uwagę, że chyba coś jest nie tak, skoro dziewczyny odchodzą. Właśnie większość się cieszy właśnie, że przeszłam na kickboxing. W sumie ja też. No dziękuję. Miło mi to słyszeć i dużo takich pozytywnych komentarzy gdzieś słyszę. Myślę, że z biegiem czasu będę mogła powiedzieć, czy to była dobra decyzja, czy nie. Wiem, że na dzień dzisiejszy myślę, że powinnam podjąć taką decyzję i po prostu podjęłam ją. I na dzień dzisiejszy nie żałuję i tak po prostu mam być teraz. Ja się cieszę, że trafiłaś do Ladies Fight Night, bo myślę, że to jest naprawdę dobre miejsce dla ciebie. No powiem ci, że mi się tu podoba. Przyjechałam i od razu poczułam się jak w domu. Nie było tak, że już patrzyli się na mnie dziwnie, tylko od razu cześć Sandra, rozmawialiśmy. Dużo osób, wiadomo, też tu znam, bo wiadomo, że też i w kickboxingu wcześniej poznałam. Więc fajna atmosfera, powiem ci, że ja poczułam się tak, jakbym tu jeździła już zawsze. Bardzo fajnie i z moją rywalką tak samo przywitałyśmy się, porozmawiałyśmy. Nie było żadnej złej krwi między nami. Jeszcze tam przed samą walką coś rozmawiałyśmy. Także fajnie, nie? Po prostu wchodzimy, robotę robimy w ringu, a poza ringiem fajna atmosfera, każdy z sobą rozmawia, nie ma takiej złej krwi tutaj. To w takim razie życzę owocnych negocjacji w sprawie kontraktu. No i co, i czekam niecierpliwie na kolejną walkę, bo naprawdę sami zobaczycie, było fajnie i było na co popatrzeć. Dziękuję bardzo, ja mam nadzieję też, że zagoszczę na galach tutaj częściej. I co? I myślę, że się będę rozkręcać, no to pamiętajmy, że to była moja walka po 4 latach nieobecności i myślę, że była w dobrym tempie, była fajnie techniczna, więc
ja się tak naprawdę 10 dni tylko mogłam przygotować, bo odkąd podjęłam decyzję, to było przecież na Drogosza, to miałam tylko 10 dni. Także jak myślę, że jak na 10 dni się tak przygotowałam, to jak będę już mieć kolejną walkę zakontraktowaną, to myślę, że będę w dużo lepszej dyspozycji. A jeszcze cię muszę zapytać, myślisz o MMA w ogóle? Wiesz co, nie wiem, no są takie jakieś już tam przekminki na ten temat, już pomysły, ale na razie skupię się na stójce, dopiero wracam, także nie będę się rzucać z motyką na słońce, ale nie mówię nie. Dzięki, Sandra. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców i zapraszam do kibicowania.